Cześć, z tej strony Radek z kanału GSMA i zapraszam Cię na historię Andromedy Tonks. Jeżeli film Ci się spodoba, zostaw oczywiście łapki w górę, subskrypcję i zapraszam Cię również na mojego Instagrama, gdzie znajdziesz codziennie ciekawostki ze świata Harry'ego Pottera oraz możesz zadawać mi pytania, z których potem zrobimy Q&A. Ja tymczasem nie przedłużam i zaczynamy. Ten film został stworzony na licencji CC, a treści są odczytane z Harry Potter Wiki z artykułu, do którego link znajdziecie w opisie. Biografia. Andromeda urodziła się na początku lat 50. w znanej czarodziejskiemu światu rodzinie czystej krwi. Była drugą córką Cygnusa i Druelli Black z domu Rossier oraz młodszą siostrą Bellatrix Lestrange i starszą siostrą Narcyzy Malfoy. Waldburga i Orion Black byli jej ciotką i wujkiem po stronie ojca, a Sirius i Regulus Black kuzynami. Ivan Rossier może być krewnym ze strony matki. Alphard Black był także wujem Andromedy. Andromeda uczęszczała do szkoły magii i czardziejstwa w Hogwarcie od połowy lat 60. do początku lat 70. XX wieku i została przydzielona do Slytherinu. Mogła być bardzo utalentowana w zaklęciach, możliwe też, że była dobra w obronie przed czarną magią, ponieważ w dorosłym życiu potrafiła oprzeć się torturom, nie ujawniając żadnych istotnych informacji ani nie tracąc zdrowych zmysłów. W pewnym momencie, w trakcie lub po ukończeniu edukacji w Hogwarcie, Andromeda spotkała się, a następnie zakochała w czarodzieju pochodzącym z mugolskiej rodziny, Edwardzie Tonksie, pomimo niezachwianej wiary jej rodziny w znaczenie czystości krwi. Po ukończeniu Hogwartu wyszła za Mugolaka Teda Tonksa. Przez ślub z nim została przez swoją ciotkę Waldburgę wydziedziczona. Jej imię zostało wypalone z uroczystego gobelinu na Grimmauld Place 12. Kontakty zerwali z nią po tym fakcie także jej siostry, Narcyza Malfoy i Bellatrix Lestrange, ponieważ uważały ją za zdrajczynię krwi. W 1973 roku, w wieku około 20 lat, Andromedzie i Edwardowi urodziła się córka Nimfadora Tonks. Andromeda wybrała imię, którego jej córka nie lubiła, woląc być znana po prostu jako Tonks przez jej przyjaciół. Ted Remus Lupin i Andromeda w skrócie nazywali ją Dorą. Jej córka Nimfadora rozpoczęła swój pierwszy rok w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie w 1984 roku i została przydzielona do Hufflepuffu, jak jej ojciec, podczas ceremonii przydziału. Opiekunem domu, do którego przydzielona została Nimfadora, była profesor Pomona Sprout, nauczycielka zielarstwa, nie uczyniła z niej prefekta Hufflepuffu na 5 roku, ponieważ nie była w stanie prawidłowo się zachowywać. Jej córka uczyła się w Hogwarcie do 1991 roku, a następnie pracowała jako auror w brytyjskim ministerstwie magii. Nimfadora pracowała jako auror między wojnami i podczas II wojny czarodziejów. Andromeda często martwiła się o bezpieczeństwo swojej córki. W przeciwieństwie do reszty Blacków, Dromeda nie popierała Voldemorta, nie obchodziła ją jej czystość krwi i pochodzenie. Po reaktywowaniu Zakonu Feniksa wraz z mężem i córką do niego wstąpiła, by walczyć z mrokiem. W 1997 roku dom Andromedy i Teda był jednym z celów operacji Siedmiu Potterów. Po bitwie nad Little Winging trafił tam Harry Potter i Rubeus Hagrid. Małżeństwo zajęło się nimi, ponieważ obaj byli ranni. Andromeda była nieco urażona, ponieważ Harry w pierwszej chwili pomylił ją z Bellatrix i się przestraszył. Razem z mężem okazywała troskę o swoją córkę, kiedy dowiedziała się, że zostali zaatakowani przez śmierciożerców. Ted uspokajał żonę, mówiąc, że Dora przechodziła przez gorsze akcje w swojej pracy Aurora. Potem Andromeda i Ted zorganizowali bezpieczny powrót do Nory Świstoklikiem. Dom Tonksów objęty był mocnymi czarami ochronnymi. Nieco później, kiedy Ministerstwo Magii zostało przejęte przez Lorda Voldemorta, Andromeda i Ted byli przesłuchiwani i torturowani przez śmierciożerców, jednak małżeństwo nie zdradziło nic o zakonie ani o Harrym. Nieco później ich córka obwieściła małżeństwu nowinę, że jest w ciąży i przyjechała do rodziców na jakiś czas. Remus Lupin w tym samym czasie opuścił na krótko żonę, przestraszony, czy podoła zadaniu i w obawie, że przekaże likantropię dziecku. Następne miesiące były dramatem dla Andromedy. Jej mąż Ted musiał opuścić dom, aby nie zostać aresztowanym przez komisję rejestracji Mugolaków. Został jednak przechwycony i zabity przez szmalcowników. Andromeda została wdową. Niedługo później jej córka urodziła Andromedzie wnuka Tediego i to właśnie Andromeda go wychowywała przy pomocy ojca chrzestnego Harry'ego Pottera, ponieważ Nimfadora wraz z Remusem zginęli 2 maja 1998 roku w bitwie o Hogwart. Charakter. Można powiedzieć, że Andromeda Tonks była jedną z najbardziej dramatycznych postaci w całej sadze, chociaż nie posiadamy na jej temat zbyt wielu informacji. Wnioskować możemy również, że pani Tonks miała bardzo silną osobowość, ponieważ nie poddała się i samodzielnie wychowywała wnuka. Wygląd.
Andromeda była podobna do swojej starszej siostry Bellatrix, przez co będąc w jej domu, Harry Potter w pierwszym odruchu chciał ją zaatakować. Od siostry Andromedę różniły ciemnobrązowe włosy i łagodniejsze spojrzenie. Zarówno ona, jak i Bellatrix odziedziczyły wygląd po swoim ojcu, jako że ich matka była blondynką, po której z kolei wygląd odziedziczyła Narcyza. Etymologia. Wielu członków rodziny Black, takich jak Sirius, Bellatrix i Regulus, jest nazwana po nazwach gwiazd i konstelacji, a imię Andromeda podąża za tym wzorem. Jej imię pochodzi z północnej konstelacji, która zawiera galaktykę Andromedy. To już wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak było, zostawcie koniecznie łapki w górę, subskrypcję oraz zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama, gdzie codziennie, przypominam, dodaję ciekawostki ze świata Harry'ego Pottera oraz gdzie możecie mi zadawać pytania, z których później zrobimy Q&A. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć.